Siema ludziska, tutaj Frer, a to będzie siódma część, zagrajmy w Battlefield 4. Jak to ludziska, będzie to już finałowa część Battlefielda 4, ostatnia część, tak, kampanii. No i ludziska, co się działo w poprzedniej części? Oj, w poprzedniej części był ogromny Saigon. Na początku próbowaliśmy się przedrzeć do jakiejś tam pewnej sierżant. No i udało się ludziska, przedarliśmy się do pewnej sierżant. Później mieliśmy zadanie wysadzenia Tamy. Rzecz jasna, Tama była bardzo dobrze, kurde, chroniona przez Rosjan i wywiązała się z tego przekoksana jatka. No i po tym, jak wysadziliśmy Tamę, poleciliśmy na Walkirię. Oj, ludziska, mówię wam, ta misja była bardzo fajna, była długa. No i co ludziska, mógłbym tutaj wywnioskować z misji z Battlefielda, są długie, przyjemne, ale moim zdaniem, kurde, już... Jak zagramy za kolejnym razem, za drugim, trzecim, przejedzą się po prostu, tak, będziemy wiedzieć, co się stanie, co i jak, i to takie troszeczkę Call of Duty z tego jest. Sorki za przeniesienie, jak co. No i ludziska, misja finałowa, zobaczymy, co się stanie. Na poziomie normalnym, rzecz jasna. O kurde, albo Tytan... Raczej albo Walkiria dostała oklep, albo tak wcześniej wyglądała. Chyba dostała oklep. Jest teraz już w złym stanie. Podobnym do Tytana, bardziej opłakanym. Oj, musimy jej szybko polecić na ratunek, tak? Bo wleciała w zasadzie w sam środek szamba. Odpalisz radar, sonar i wszystkie dostępne skanery. Okej. Muszę dokładnie wiedzieć, w jaki burdel się pakujemy. Jest słabo. Tak, jak na finałową misję ludziska. To najgorsze 3 godziny w moim życiu. Nie tak wyobrażałem sobie powrót do domu. Jest Walkiria! Tak, płynie prosto w pieprzoną pułapkę. Podczepić! Podczepić! Dobra, linki idą, czyli będzie desancik. Nowy królik i wojskowe racje. To jest wyzwanie. Pierdolek! Linki bezpieczeństwa spraw! Jak będziesz żygać, celuj w przeciwników na ziemi. Sprawdzić sprzęt! Dobra, no to widzimy się na dole. Będzie dobrze, musi być kurwa dobrze. Ładunek! Okej, poszło. Gotowi! Pewnie. A co, desancik będzie? Już! Już! Dobra. Ale kanał! Forteca, tu grabasz 3. Odbiór. Powtarzam, forteca, tu grabasz 3. Jak mnie zrozumiałeś? Czyli Walkiria jest znów atakowana. Do wszystkich, tu forteca. Czy ktoś mnie słyszy? Nieprzyjaciel wchodzi na nasz pokład. Powtarzam, żołnierze wroga na pokładzie. Okej, okay, słabo jest. Spróbujmy wylądować na pokładzie. Dobra, dobra, dobra. Czy uda się, czy uda się? Dobra. Udało się. Przy okazji w locie dostał jakiś żółty. Pewnie. Dobra, weźmy sobie tutaj jakąś broń, tak? Dobra. No i standardowo co ja bym wziął ludziskę? Bym wziął tą krowę. I co? I co? Chińczycy są dosyć blisko, tak? A więc wezmę to. Okej. Okay. No i to na... No i to na tyle, tak? A tu? Co mogę sobie wziąć? O. Airbust, Claymore, ładunek C4. Dobra. Na razie miejmy ten tutaj gadżecik. Ten automatyczny granatnik. No, półautomatyczny. Przeczyśćmy sobie, wiecie co? Przeczyśćmy sobie tutaj drogę. Będzie z głowy, będzie łatwiej o wiele. Oj tak, Chińczycy dają się we znaki. Wiem, granat. Wiem, wiem, wiem. Sniper!
Dobra. Połóżmy się, tak. Tu jest jakiś żółty. Pięknie, tylko gdzie ten zakichany snajper, widzę cię. No już, teraz, aj, muszę. Dobra. Nic mnie robi, zaraz go poczęstuję granatnikami. Papa, kolego, nie ma takiego bicia. Padnę, przeładuję, ładnie. Fajnie się kombo wywiązało, tak? Dostał. Masz, kolego? Łap granata. Dobra, już nie będę się tak bawić tym granatnikiem. Nim srać, tak? Tylko załatwimy to standardowo przy użyciu, kurde, ołowiu, tak? Dobra. Pięknie idzie na razie. Jebany zrobił tango, tak? Okej. Okay. Ty jebany. Kurwa. 35 życia, 20. Okej. Okay. Padnijmy. Pięknie. No już możemy dalej ruszać. Życie odnowione. A pewnie. Wbijamy na górę. Sklepać ich. Dobra. Uzupełnimy sobie ammo, tak? Aj, do tego nie uzupełnimy. Wiecie co przeładuje tutaj? To? Tutaj chyba z dołu do nas strzelają, czy skąd? Nie wiem gdzie są. No tutaj, bez jaj. Żeby oni ich przeoczyli, raczej z tego Chińczyka przeoczyli. No pokaż bańkę. Nie mam na to, kurde, wieczności. Z głowy poszedł. Safe jest. Dobra. Tutaj znów się walą różnorakie elementy okrętu. Oj, zejdę na dół, tak. Oni źle nawalają tutaj, tak. Fak, fak, fak. Padnij. Żeby przeżyć. Dobra, wstaję znów. Fak. Oj, nieźle się bronią, tak. Nie zaprzeczę temu. Tutaj też są jacyś. Okej. Brąz. Miło. Dobra. Załapał headshota. Łatwe. Dobra, tu są jeszcze jacyś. Pięknie. Gdzie są kolejni? Tutaj idą kolejni. Dobra. Chyba więcej ich nie ma tutaj na razie, choć tam jeszcze jacyś są, ale mniejsza z tym. Tymi na górze się zajmę, delikwentami. Okej, chyba spokój na chwilkę, choć widzę na radarze jakiś. Tak. Chwil na górę. O kurwa, ile tu ich jest. Dobra. Kończy się ammo. No dobra, to streszczamy, kurde się. Dobra, weźmy tutaj tą broń, zobaczymy jak się sprawdzi tą G36. Dobra, tutaj uzupełnijmy sobie ammo. Dobrze się sprawuje. Okej, brąz. Okej, poszli. Odnowię życie i dalej działam. Jebany, chce mnie dopaść. No chodź. Zaraz zerwiesz tutaj strzała.
chwila, przeładuję. Strzelam sobie do niego. O ty groju. Dobra. Wiecie co, rozwiążmy to inaczej. Chodź, 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 chodź. Raczej tego tak nie rozwiążę, dobra. Dobra. Chwilka i go zaraz sklepiemy zaraz. Tylko musi się przybliżyć do nas, bo z tak daleka, kurde, nie wyceluję w niego za dobrze. Dawaj, dawaj, dawaj. Chodź tu, chodź. Dobra, chodź kolego. Pięknie dostał. No i złoto, pięknie. Udało się. Pięknie. Dobra, przeładujmy i uzupełnimy zaraz amunicję przy tej skrzynce. Jacyś, tylko na razie ich nie widzę. Dobra. Chyba tutaj muszę się zebrać, a nie, jeszcze tutaj jakiś jest. Bo widzę coś na radarze. Dlaczego oni strzelają? Tego trupa? Przecież on nie żyje. Nie wiem, o co im chodzi. A tu jest, dobra. Okej, okej. Pewnie musimy tutaj zejść na dół, tym mostkiem. Dobra, dobra. Tutaj, okej, tutaj muszę. Ja mam otworzyć, czy wy otworzycie? Dawaj, Arish, chyba ty otworzysz, czy ja? Bo mi to nie robi, kto otworzy. Okej. Okej, otwieramy. Pięknie. Na pewno będą Chińczycy tutaj. Na pewno. Martwi marynarze. O, ja się odwdzięczę wam za to. Żółte małpy. Dobra. A tu coś będzie, czy nie? Tu jest pożar i takie inne rzeczy, pierdoły. Okej, tu jest ten rozkład, co oni mówili, że im EMP narobił pasztetu. Dobra, wiecie co, wracajmy tutaj i otwórzmy to. Liczę, że dziś znajdę śmiertelnik, ale mniejsza z tym. Wolę tutaj dokończyć to. A ty żyjesz, Boże, myślałem, że ty nie żyjesz. Boże. Ja też. Kurde, pierdzielony. Gdzie Jinche? Co z nim? Sierżancie Pakowski, uchodźcy, co z nimi? Żołnierze, zostańcie z nimi. My pójdziemy do izby chorych. Pan przodem, sierżancie. Dobra, ja przodem? Czy on jest teraz sierżantem? Dobra, mniejsza z tym. Idziemy, idziemy. Ważne, że gdzieś idziemy i coś mam do roboty. Uważasz na flanki! Ej, pa! Co się stało w Singapurze? Myśleliśmy, że zginąłeś. Chcieli mnie wyruchać, ale nie ma chuja. O, i coś ci się język zaostrzy. Tak bywa, jak człowiek się 1000 metrów czołga przez ściek z dziurą w brzuchu. To teraz już wiesz, jak blisko jest stąd do piekła. No dobra, tu czysto, panowie. Ja, atak synchroniczny. Otwórz drzwi. Dobra. Pięknie. Nieczysto, nieczysto, nieczysto na pewno. Ale zaraz spróbuję, żeby tak było. I tak się stało. Okej. Okay. Było blisko zgona, ale się nie udało. Tak samo jak w poprzedniej części. Było blisko, ale się nie udało. A co ja was poczęstuję tu granatem, kolego? Masz? I ty też, kolego, masz. A co tam będę się spać? Stać mnie.
Ty też dostaniesz. Proszę bardzo, częstuj się. W głowy. O kurde. Wielobój, okay, pięknie. Okej, kolejne drzwi. Jesteśmy w drodze. Są ze mną grabarze. Pośpieszcie się. Dobra, dobra. Zbieramy się im prędzej, tak? Żeby dotrzeć do Garrisona. Okej. Okay. Lepiej późno niż wcale, żołnierz. Muszę to stąd zabrać. Ten się dalej ma niedobrze. Za długo był pan nieprzytomny. Nie powinien pan nawet strzelana. To by ci. Buchłan. Mi ją nie trzeło dochodłem. Kurde? Słyszę? Musimy cię stąd wyciągnąć. Nie potrzebuję żadnej broni, kapitanie. Moi bracia mnie nie zabiją. Może nie wyraziłem się jasno. Twoi bracia myślą, że nie żyjesz. Jesteś celem, tak jak my. Obiektem przeznaczonym do likwidacji. Więc muszą mnie zobaczyć. Przekonać się, że wciąż żyję. Wtedy zapomną o misji i złożą broń. Czyli mamy ich wpuścić na ryzyk fizyk? Tak. To był żart. Co? Nie, ja bym nie próbował. Mówię serio. Jeśli zaczniemy walczyć, zginiemy. Sam otworzę te drzwi. Nie mogę ci na to pozwolić. Posłuchaj mnie. Oni od razu cię zabiją. Tylko te drzwi trzymają cię przy życiu. Przy takich obrażeniach nie powinien nawet wstawać. Przeżył bardzo poważną traumę. W tym miejscu jestem niewidzialny. Tu już jestem martwy. Wy też! Jeśli się nie ujawnię, jeśli nie będę mógł mówić do braci bez strachu, to już przegrałem. Muszę wiedzieć, na czym stoję. Otwórz drzwi, sierżancie. Ja mam otworzyć drzwi, no dobra. Okej, zobaczymy, co z tego wyniknie. Jak przemówi do swoich braci. Wej, szolty! Nie by pierdla. Rugo nie oni ci i gałsy na szycie. Nie rób tego, ani mi się was. Już wol. Ma cię fazia. Już dobrze. Cię cię chłola. Mi ja gałsy ci taren. Cię cię chłola. To jest jeho. Ty, cię cię chłola. Dobra. Ciekawe, co z tego wyniknie, czy przestaną walczyć, czy nie. A jednak się udało. No ale co teraz? Wokół nadal pełno chińskich żołnierzy. Poznali go. Wieść się rozniesie. O kurde, co się dzieje? Fuck. To Chang. Ma okręt gdzieś na północ od nas. Fuck. Pogrzebie prawdę i nas wszystkich razem z nią. A prawda musi się roznieść, wtedy będzie pokój ludziska. Nawet C4? C4 akurat mamy dużo, ale co niby mamy z nim zrobić? Dajcie mi łódź i jak najwięcej C4, ja to zrobię. Chyba nie mówisz poważnie, Irish. Nie, jesteśmy bardzo poważni. Dobra, ba. Pokaż. Wrecker, Irish, chodźcie. Kano, na pewno chcesz dołączyć? Dziękuję. Mi szczęci dziękam. Okay. Dobra. Czyli jak się rozniesie wieść i rozwalim Changa, będzie pokój ludziska. Dobra. Musimy to zrobić, tak? Wtedy zapanuje pokój. Bez gadania, zaraz tam będziemy. Mhm, dobra. Zbierajmy się jak najszybciej. Zdarza mu się. Na pewno nie jesteś jego żoną? Związałam się z tym, co symbolizuje. Myślałem, że on, a nie wiem, miał takie ruchy, że myślałem, że ma, kurde, dosyć i zapożył jakiegoś alkoholu, sorki. Ale póki nie jest, nadal muszę walczyć. Moje złe spostrzeżenia. Jesteś w porządku, Hanna. Dobra, ja też chcę się wbić. No i płyniemy na okręt Changa. No, to dla pana się żyć. Ty zostajesz, Pak? Macie przeżyć. To rozkaz. Zrobi się, a wy nie dajcie zatonąć Walkirii. Niedługo wrócimy. Hurra! Fuck. Ała. Oj. Nie pieprzą się z nami. Mogę o tym powiedzieć? Tak, daję jak najszybciej. Dobra. Tam jest ten okręcik, to prawdopodobnie ten wielki gnój. Dobra.
broni się nieźle. Ważne, żebyśmy nie dostali. Dobra. Tak, 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 tak. Dostajemy. Pora na wielki finał. Dobra, tak, dam radę. Okej, już jesteśmy, prawie, fakt. Dopłyniemy czy nie? Miejmy nadzieję, że tak. Jest tu ten jego okręt, tak? Przekoksany do cholery jasnej. Tu nas nie widzą. Szykować się. Tylko jak ja się przedostanę tutaj? No, ja wysadziłem po prostu tutaj tą ściankę, tak? Dobra. Trzymaj. Czy jak, czy się wespniemy, nie wiem. Iris. Bez obaw. To niezawodny sprzęt. Tak, jasne. Prosto ze Szwecji. No to kamień spadł mi z serca. Nieźle. Tu grabasz 3. Jesteśmy na pozycji, możemy wysadzać. Jak wasz status, odbiór! Ledwo się trzymamy! Szlijcie ich na dno! Dobra. Wysadzaj, Hanna! Czerwone! Fuck. Coś jest nie tak! A co się stało? Fuck! Breker! Co niby? Badaj mi to! Fuck, nie działa! Zejdź na dół! Okej, wystarczy jedna osoba. Mhm. Breker! Masz jeszcze jakieś ładunki wybuchowe? Raczej tak. Okej, daj mi go. Nie będziesz ryzykować, Hanna. Jestem Iris, pamiętasz? Mam farta. Daj mi go, dawaj. Dobra, obydwaj chcą bombę. Nie ryzykuję życie dla mojego kraju. Daj mi ładunek. To komu dać go? Potrzebuję cię żywej. Nie zejdziesz na dół, kropka. No dawaj, Reker. Wybiorę Hannę. My się tutaj Dobra, jak chcesz, to masz. Jak zapali się zielone, naciśnij przycisk! Czyli mam, kurde, ciebie wysadzić też? Słabo. Cholera, jasna. Gotowe! Naciśnij przycisk, Reker! Zabijesz ją! Ach, cholera. Słabo, ludziska, słabo. No ale udało się. Walkiria przeżyła. Dała życie za wszystko, w co wierzyło. Forteca Dłogar. Grabarze są już na pokładzie. Wracamy. A gdzie tam wszystkich? Brakuje nam jednej osoby, ser. Nic nie da się zrobić. Musimy się wycofać. Zrozumiano. Przywieźcie moich żołnierzy do domu. No i dobra, ludziska, jest już koniec prawdopodobnie Battlefielda, na pewno jest to koniec ludziska. No i co mógłbym powiedzieć o Battlefieldzie? No, za Battlefielda wydałem 140 zł, nie żałuję, naprawdę nie żałuję pod względem trybu multiplayer i kampanii. Niektórzy mówili, że kampania jest zła, z tym mogę po trochę się zgodzić, ludziska. Z jakiego motywu, ludziska? Niektórzy nie mogą, no niektórzy mogą też nie lubić tych aspektów w tym. Dla mnie ludziska, kurde, mi się nie podobało to, że zrobiło się z tego trochę takie Call of Duty, że były takie akcje na przykład, że w baku na przykład rozwalał się ten budynek, a my standardowo z tego budynku przeżyliśmy na przykład też z tą tamą ludziska. Jak ta tama się rozwaliła, to standardowo przepłynęliśmy ileś tam metrów z tym gruzem i nic nam się nie stało. Nie stało. Mi się tutaj nie podobało z tym, kurde, ludziska, właśnie z tymi akcjami z Call of Duty, tak? I nieśmiertelnością naszych bohaterów. Tak samo ta akcja z Hindem, z Havokiem, w baku mi się też nie podobała. No a ludziska, misji było mało, to też minus jest, ale były długie, to jest też plus ludziska. No i chyba to wszystko, ludziska, tak?
To by było ludziska na wszystko. Gra ma swoje plusy i minusy. Raczej kampania ma swoje plusy i minusy. Dobra. Jak to ludziska? Dzięki za oglądanie. Nara.